Jadąc do tego pomieszczenia, może znajdziemy jakiś kwit, który pozwoli nam się udać. W ogóle tu jest jakaś prycza, ktoś tu spał. Biorąc pod uwagę tutejsze warunki, już wiem, dlaczego policjanci są tacy mili. Dobra, sprawdźmy może na stole coś. Może coś można zrobić tutaj. Coś wykuć. Jakiś znak. Mogę sobie sama pieczątka. Sama sobie zrobię chyba pieczątkę. Nie brakuje. Dobra, musimy zrobić sobie pieczątkę. Co to? Co to jest to na górze? Co to? Gąbka? Okej, bierę. Na skórze odciśnięty jest znak. To pewnie znaczy, że będzie trzeba robić pieczątki. To da się otworzyć. To da się otworzyć. Da się wziąć kartkę jakoś? Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Jakie to wygodne? Komu mam zabrać pieczątkę? A teraz? Brakuje tylko pieczątki. Nie ma, dobra. Jakie to wygodne. W sensie, że gąbkę mam gdzieś tu wstawić? Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Skąd mam wziąć pieczątkę? Wyjdźmy stąd jeszcze. Tu mogę wsadzić gąbkę? Znaczy, tu była gąbka. Poczekajcie, rozejrzyjmy się jeszcze w takim razie po naszej... Wyjdźmy stąd jeszcze. Potrzebuję pieczątki. Bo tam będzie trzeba przybić sobie stempelek. To na pewno. O, tu coś jest. Pieczątki. Oczywiście żadna nie jest właściwa. Oczywiście. Nie może być za łatwo. A tutaj? Nie ma. Może jakiś człowiek by mi tę pieczątkę dał. Bo tutaj nie ma takich miejsc. Nie ma tutaj nic przydatnego. Tu będzie musiał wrócić na pewno. Ale chyba jesteśmy tutaj troszeczkę za wcześnie. Dobra, zapytam się tej kobiety. No jesteś śmieszni. Punkt kontrolny dla pracowników Urzędu Miasta. Dobra, przebiegnijmy się. Ogólnie za daleko zaszłam. Tego nie chciałam. Ja jeszcze chciałam trafić do tej paniusi. Do szamanki chciałam trafić. Ogromne strusie potrzebują uwaga. Dużo, dużo. Dużo, dużo uwaga. Bardzo, panna Kate. Potrzebuję pieczątki. Co za ognisko? Co za stwory? Kalmar w kałuży atramentu. Biedaczek. No bo tamci chyba na tych czapkach mają kalmary, nie? Szczerze, pewnie dużo tych kałamarnic tutaj jest. Tuk, tuk, cuger! Tuk, tuk, cuger! Szukam ogólnie waszej szamanki, abyście mogli mi pomóc odnaleźć ją. Byłabym wam niesamowicie wdzięczna. Wróćmy tutaj z powrotem. Dobra, czyli tutaj nie ma jej. Może tam na górę bym mogła. Mogę wejść do tej jurty. Mogę do niej wejść, ale nie mogę. To jest w ogóle paradoks. O, drabina. Dobra, udało mi się. Rozgryźliśmy ten temat. Kasia, to niska, ale ich dużo było. Co to? Dobra, będziemy się teraz znowu z tym bawić. Przekładanie. A co to? Co to? Świece. Będę robić pieczątkę? A to co to? Jaki ładny wzór. Jaki ładny wzorek. Gdybym tylko miała czas na krótką drzemkę. Smuteczek. Dobra, tu nic więcej nie ma chyba. Wziąłam świecę. Idę stąd. Może sama sobie mogę zrobić odlew. Tylko nie wiem jak jeszcze. Może trzeba tam wrócić. Pewnie będzie trzeba tam wrócić. Handel iść słabo. Władze stać się nam wrogie. Handel iść nam słabo. Wyjdźmy tam jeszcze raz. Wleję tam. Wleję tam. Sama sobie zrobię tą pieczątkę. Wleję tam może... Może da się jakoś świecę tam wsadzić i się ją odcisnąć i z niej zrobić pieczątkę. Mogliby dać ziemniaka. To z ziemniaka bym zrobiła pieczątkę. Dobra, spróbujmy. Jeszcze raz. Wsadźmy może...
Może tak, jeszcze raz, do góry, to bym w ogóle podniosłabym to. Tak. Oj, nie, wyszło mi się niechcąc. Dupa. Co tam jeszcze raz? Do dołu. Tak, tutaj. I wsadzimy chyba w to miejsce, postaram się. Postaram się wsadzić tam. Postaram się nie gąbkę wsadzić, tylko świecę. Bez szans. Jak to bez szans? Nic. Nic z tego. A, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Dobra, to jest źle. Nie poszło nam to dobrze. Coś źle zrobiliśmy. Wyjdźmy stąd jeszcze raz. Przeszukajmy całą tą targową. To cały ten targowy namiot przeszukamy. Mogłabym go może na rozmowę wziąć. Wygląda na zbyt miłego. Raczej ciężko będzie dobić z nim targu. No, spróbujmy jeszcze. Mogę go przekupić. Świeca? Gdy będę chciał zapalić świecę, dam znać. Ach. To był zły pomysł. Muszę go jakoś przekupić. Nie mogę bez przepustki? Nie. Absolutnie. Absolutnie. I wracać. Dobra, nie udało się. Szukajmy dalej. Musimy znaleźć pieczątkę. I kobitkę. Szamankę. Której nie znaleźliśmy dotychczas. Wróćmy do środka. W prawo pójdźmy. Oni już wychodzili chyba. Jukolski rzemieślnik robi pewnie tuziny takich figurek. To może mógłby mi zrobić też jakąś jedną. Witam, młoda damo. Witaj. Witaj. Co za przepiękny chaos. Co za to przepiękny to, co stosik. W Nowym Jorku. Z nią się nie da pogadać z nim? Wszyscy dookoła myśleć, że Jukole złodziej. Pewnie złodziej. Jakiś się znajdzie. A ja nie mogę w ogóle stąd wyjść. Obczajcie. Nie tak łatwo. A tędy? A tędy mogę wyjść. Co to? Przesądy wydają się tu być bardzo. A, to łapacze tych snów. Aż mam ciarki. Oto chyba wezmę szamanka. O tak, tu chciałam dotrzeć. Ptak mnie przeatakował od razu. I mamy sówkę. A gdzie jest jej właścicielka? Proszę, jest ją na... A, panna Kate Walker. Jakie ma wieści? Dobre. Woda chwilowo oczyszczona. Szczerze mówiąc, nic dobrego. A jednak nie. Przewodnik jest pod opieką Olgi Jefimowej. Ma całkowitą władzę nad doktorem Zamiatinem, dyrektorem szpitala. Zdaje się, że współpracuje z jakimś podejrzanym żołnierzem. Ci ludzie was głęboko nienawidzą. Denerwuje ich wasz styl życia. I to oni zatruli wodę dla waszych strusi. Przypuszczam, że specjalnie wstrzymują dostawę protezy Kerka, żeby uniemożliwić wam dalszą podróż. Ludzie nas teraz nie lubić. Jukole nieważni. Tuk, tuk. Nie mieć przewodnika. Nie móc odbyć wielkiej podróży. Wrócić na północ i zostać na zawsze. A wtedy strusie umrzeć. Nawet sówka się zasmuciła. Spokojnie. Nic się jeszcze nie wydarzyło. Obiecałam Kerkowi, że przywiozę jego mechaniczną nogę z Walsemboru. Tu. Magiczna noga to być jeden z dwa problem. Dziewczynka bez zęba na przedzie. Nie jednego. To jeszcze nie wszystko. A drugi problem? A ja łaska widzieć złe duchy wszędzie na długa droga Jukoli. Obecnie dookoła jeziora bardzo, bardzo dużo złe duchy. Baranur, być bardzo niebezpieczne. Zły omen, wszędzie zły omen. A ja łaska bardzo, bardzo bać. Może nie trzeba czekać, aż jezioro zamarznie. Może jest inny sposób. Dowiem się tego już w Walsemborze. To już pogadałyśmy? Dlaczego panna Kate tak chcieć nam pomagać? Bo mam w tym biznes. Biznes jest biznes. A tak naprawdę mam dobre serce. Jestem panna wam coś Kate winna. Gdyby nie wy, na pewno umarłabym z zimna i głodu, leżąc nad syberyjską rzeką. To normalne, że chciałabym się jakoś odwdzięczyć. Tak, se tłumacz.
Tylko mi nie uwierzyła. Więc panna Kate Walker towarzyszy ci u kole w wielka podróż? Tak, wyszło. Zobaczymy. Muszę udać się do Walsenboru. Tyle, że ja też jestem więźniem tego obozu. Yukole nie móc obecnie iść do Walsenbor. Panna Kate Walker też. Musieć mieć przepustka, żeby opuścić to miejsce. Zaraz wykminimy sobie jakąś pieczątkę, nie? Może Sowa nam przyniesie. Przepustka. Gdzie znajdę przepustkę, żeby wyjść z obozu? Wcześniej my wykorzystywać ta maszyna w chata przy wyjściu. No domyśliłam się. Ale władzę bardzo zepsuć, więc Yukole już nie móc użyć. Panna Kate Walker spytać klient turysty w Walsenbor. Klient turysty? Dziwne, że jezioro jeszcze nie zamarzło. Wszystko przez to globalne ocieplenie. Złe duchy na dnie jeziora ogrzewać woda. A plugawe duchy już teraz być wszędzie. Plugawe duchy być wszędzie. Dziękuję. Powiedziano mi, co plemię dla mnie zrobiło, kiedy mnie znaleźliście. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Panna Kate zdrowa. Bardzo wam dziękuję. To być ważne. Dzięki, ayahuasca. A co ty mi łaska? Spróbuję znaleźć tę przepustkę, o której mi mówiłaś. Panna Kate Walker, śpieszyć. Szamanka, ale zębów to sen nie naprawiła. Co za dziwny zapach. Ayahuasca, yukolska szamanka, pomogła mi ocalić Hansa. Nie sądziłam, że ją znów spotkam. Czy coś tu jeszcze można... Ptaka można jeszcze poglądać. Sowa ayahuaski. Widzę, że jak zwykle uparta. A to? Skóry? Co za dziwny zapach. Skóry? Skóry. Pewnie uszyją z nich ubrania. Dobra, nic tu więcej nie ma. Mam turysty jakiegoś pytać. Co tam się dzieje? Grożą mu, czy jak? Czym jest aresztowany? Czym tak cicho? Szczepienie aktualne? Ale cicho! No nic, zniewaga jakaś. Widzicie, ta zniewaga krwi wymaga i do paki chcą go zabrać. To globalne cieplenie, a wczoraj śnieg leci. No. Nawet do nas dotarło. Ludzie już nie lubić Yukole. Dostał mandacik. Nie masz przepustki do miasta? Jak weszłaś? Właśnie. Oni już wiedzą. Chciałem uniknąć katastrofa z wodą strusi. Dziękuję, panna Kate. A tu się da wejść? Mogę wejść do tej jurty. A tam już byłam. Byłam w tej, nie? Wejdę tam jeszcze raz. Bo tak, wziąłam stąd świecę. Ale tu nic więcej nie ma. No nic, tutaj nie wracamy więcej, bo tu na pewno nic nie ma. Wszystko przejrzeliśmy. Uśmiech jak z reklamy Oral, czy jakiejś tam innej. Nie pamiętam, taka pasta do zębów. Pewnie jest, że to pasta do zębów. Była reklama. Handel iść słabo. Władze stać się nam wrogie. Dać przepustkę do miasta? I co jeszcze? Ej, ty gościu, weź mi daj przepustkę. Jak wrócę do domu, gdy oddam ci swoją przepustkę? Widzę, że chodzę i sępię, nie? Idę posępić jeszcze od kogoś. Ktoś mi da przepustkę. Ty mi nie dasz przepustki? Nie blokować. Nie blokować. Dobra, tu nie. Od turysty miałam dostać przepustkę. A ten, czerwonowłosy? Ty może mi dasz przepustkę. Przepustka? Trzeba iść po nią do ratusza, panienko. Do ratusza. Tuk, tuk. Ja nie mogę do ratusza. Nie masz przepustki do miasta? Jak weszła? Dobra. Pójdźmy może do miejsca w takim razie, gdzie wyszliśmy. Tutaj pójdziemy. I tam poszukamy przepustki. Jakoś. No jest ta pieczątka. Trzeba jakoś pieczątkę obczaić. Tylko nie wiem jak. JC problem. Pobiegnę tu na prawo jeszcze. Pogadam z kim się da.
Kunkmak. Nie masz przepustki? Potrzebuję przepustki. Partla, panna Kate. Przepustki, potrzebuję przepustki. Kałamarnica mi nie pomoże w tym. Mam takie wrażenie. Dobra, słuchajcie, tędy spróbujemy pobiec jeszcze raz. Kunkmak. Bo tu nigdzie nic nie ma. Potrzebuję zrobić pieczątkę. I trochę mnie to przerasta. Musisz sprzątać budka, bo mandat. Sprzątać budka. Nie mógł się tam gdzieś przedrzeć. W ogóle nie wiem, czemu postać mi sama chodzi. To znaczy, że mi się pad zepsuł, czy jak? Czemu ona sama idzie? Nie dotykam. No halo, panienko, dlaczego ty sama chodzisz? Ale ja wcale nie szeptałam. Coś się zbugowało. Bieg jakby litra wprowadziła. Niesforna sztuka. Tu nie, na dole, na dolnej pryczy też nic nie ma. Tu niby coś pieczątki. Jest. Oczywiście żadna nie jest właściwa. Znaczy, ja na pewno muszę sobie zrobić sama tę pieczątkę. Tylko teraz gdzieś tutaj trzeba wprowadzić. Gdzieś trzeba wprowadzić świecę, podgrzać ją. Jeszcze raz. Pamiątka po Oskarze. Nóż. Użyj. Coś się nie zgadza. Nic z tego. Spróbujmy czegoś innego. To nie działa. Niemożliwe. Tam do góry? Nic. Bez szans. Bez szans. Nic. A nożem? Nic z tego. To nie działa. To nie działa. Ja to w ogóle podniosłam. A, tu mogę coś wziąć. Część pieczątki. Czyli tu nie... Coś rozkminiliśmy. Spróbujmy czegoś innego. Bez szans. Coś się nie zgadza. Jak łączy się przedmioty? Analogia powieści Yukoi. Tajemnice antropologiczne, antologia. Wstęp. Mam to całe czytać? Tyle? Niemożliwe. Spróbujmy czegoś innego. Podniosłam to, żeby to zdjąć? Niemożliwe. Część pieczątki. Może pójdę do tej starej. Wziąłam to, to się teraz pójdę zapytać. Pójdę do starej się zapytać. Może stara mi powie. A co? A to łóżko było. Prycza. Biorąc pod uwagę tutejsze warunki, już wiem, dlaczego policjanci są tacy mili. Dobra, wyjdźmy stąd. Pójdziemy do staruchy i starucha może nam powie, jak zrobić, żeby pieczątka zadziałała. Czemu oni ciągle biegają? Ogromne strusie potrzebują uwaga! Dużo, dużo! Ej, może im jest zimno? I od cały problem. I do staruchy. Bo tak, mam ogień. Bo tutaj pewnie nikogo nie będzie, nie? Nie, tu nie będę mogła użyć. Do góry tam nie chcę iść. Mogłabym tych ziomeczków przepytać. Panna Kate znajdzie tu wszystko, czego poszukuje. No właśnie, chciałabym wszystko znaleźć, czego pod... Co, on mi zrobi pieczątkę? A nie, jego przyszłam tu pogłaskać.
Nieważne. Misiu, misiu, misiu. I weźmy się do roboty. Róbmy pieczątkę. Zróbmy pieczątkę. Dobra, dalej. Po ścieżce, tędy. Idziemy do staruchy. Starucha prawdę ci powie. Starucha ci prawdę powie. Tuk, tuk. Tuk, tuk, staruka. Prawdę ci powie, tuk, tuk. Starucha. Panna Kate Walker ruszyć w podróż z Yukole. Aha. Może ja tutaj wsadzę... Tak. Jeszcze raz. Chcę użyć świecę. Gąbkę? No ja cię! Może na niej użyję tego dokumentu. Użyj, no? Nie działa. Ta na nic. Skóry. Pewnie uszyją z nich ubrania. Popatrzmy tak w ekwipunku jeszcze raz. Obejrzyj. Co z nią jest nie tak? Z czasem wzór pieczątki odcisnął się na skórze. To wygląda jak pieczątka Walsemboru. Jakbym wzięła ekwipunek. Nie mogę do ekwipunku dojść. Z czasem wzór pieczątki odcisnął tak, się na skórze. Tak, zauważyłam, sprawdź. Jak pieczątka Walsemboru. Ale nie da się wyjąć ekwipunku. Nie wiem, jak się łączy przedmioty. Jeszcze raz do starej pójdę. Powiem, że mam niby, że wygląda jak pieczątka. Może mi teraz powie coś. Panna Kate Walker ruszyć w podróż z Yukole. Nie dogadam się z babą. Trzeba mi ziomka, który zrobi mi pieczątkę. Ej, daj mi swoją pieczątkę. Jak wrócę do domu, gdy oddam ci swoją przepustkę? Nie prusieł. Wszyscy dookoła myśleć, że Yukole złodziej. A ten? Tego mogłabym jeszcze podpytać. Kim ty jesteś? Kto ty jesteś? Ale papryka wielka, głowa prawie. O, to pędzone było na... Przepraszam pana. W jakichś magicznych nawozach. Dzień dobry pani. Panienka chyba nie stąd. Obcy akcent. To co panienkę sprowadza do naszego pięknego kraju? Interesy? A może turystyka? Turystyka? Och, to naprawdę bardzo długa historia. A może ta? Nie wnikajmy. Tak czy siak, musi pani pozwiedzać miasto. Walsembor jest piękny o tej porze roku. No i proszę zajrzeć do mojej knajpy. To najlepszy lokal w mieście. Ty znamy przepustkę. Niestety, ale nie mam przepustki do Walsemboru. Nie wie pan przypadkiem, gdzie mogłabym ją dostać? Oj, skomplikowana sprawa. Przepustkę można dostać tylko w ratuszu, ale... Ale tam także potrzebna jest przepustka. Przepustkę, żeby dostać przepustkę. A więc tu utknę. Niekoniecznie. Jeżeli dobrze podsypiesz... Jest chora, nie mogła pójść ze mną. Jej przepustka jest aktualna, choć brakuje na niej pieczęci. Jakiś problem? Problem? Zabiorę ci przepustkę. Bez pieczęci dokument jest nieważny. Nie tak dawno podbijało się przepustki w policyjnym punkcie kontrolnym. Tam, przy bramie obozu. Ale odkąd miasto zaczęło przykręcać Yukolom śrubę, jest nieczynny. Nieczynne, zamknięte. Przepustka jest bezużyteczna? Nie zupełnie. Wystarczy dodać pieczęć podobną do tej oficjalnej. Policja nie jest tutaj szczególnie spostrzegana. Ile robactwa tam lata? Ale ja nic pani nie mówiłem. To są owce czy muchy? No i proszę odwiedzić moją gospodę w Walsemborze. Chyba coś tam wali. Zdrowo. Dobra. To widzicie, nam się wszystko układa. W sumie tak sobie pomyślałam. Tutaj dobre głosy na czacie mi tutaj piszecie. A tego atramentu z Kalmara nie mogłaś ruszyć, Kasia? No właśnie, mam gąbkę! I mogłabym spróbować nasączyć gąbkę
w atramencie i to by mogło, to by się zgodziło. To by się zgodziło. No w sumie nie bez przypadku nam dali ten atrament tam, widzicie? Całą grę przejdziemy pięknie dzięki czatowi. W ogóle pamiętajcie, że wygrając, w sumie tak jakbyśmy grali razem, nie? W sumie ona faktycznie głupkowato biega. No masakrycznie. Jak taka łania. Dobra, nadstawmy się tutaj. Kalmar w kałuży atramentu. Teraz tak, wydłubmy sobie ekwipunek, a tam mamy gąbkę. I gąbki sobie możemy użyć. Tak! To działa! Nie od kozery, główka pracuje! Brawo! Jelin, brawo! Gąbka nasączona atramentem. Jest! Mamy dokument. No jasne, gramy razem. Mogę teraz ja posterować. A też już jest, i też już jesteś jak bohaterka po litrze? Co? Dobra, teraz może coś z tego zmontujemy. Tylko żebyśmy nie popsuli. Wejdźmy tutaj. Do tego z gąbką wsadzimy... Wsadzimy tutaj gąbkę, ale z atramentem. Na pewno się da użyć. A nie, to na tym. Jeszcze raz. Nie wiem, czy mnie nie przerzuciło w ogóle. A, już jest, już leży. Sorry, jestem po prostu ślepa. Czy tutaj mogę też atrament dać? Czy... To nie działa. To nie działa. Coś się nie zgadza. Użyj. Tu bym mogła w tym miejscu użyć tego. Nic z tego. To może dokumentu, tak. Teraz tu może trzeba troszeczkę atramentu? Znaczy świecy? Tej świecy nie potrzebuję? Nie wiem, czy to już wystarczy. Przerzućmy to tutaj. Dokument przyciśnijmy. Z jednej strony, dokładnie, z drugiej. Dobrze za maksa. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Może tutaj mogę wsadzić tę świecę? Nie, w ogóle się nie da użyć. Dobra, wyjdźmy. Spróbujmy czegoś innego. Nic z tego. No czegoś muszę użyć tej świecy. Dobra, wróćmy jeszcze raz do dokumentu. Podrabianie dokumentów. Nic nie pomocną stroną. Początki. Jakie to wygodne. Czy to jest nieetyczne? Tu mam wszystko leży. Mogę jeszcze to odsunąć. I mogłabym... No, coś z tą świecą trzeba zrobić chyba. A może jakiejkolwiek pieczątki uda się użyć? Mam atrament. Mam dokument. O, może w piecu da się podgrzać. No bo ogólnie powinnam, żeby zrobić odlew. Pieczątki. Oczywiście żadna nie jest właściwa. A tutaj? Te świece jakoś na tym? Nie. Powinnam móc ogrzać jakoś. Nie ma tutaj nic przydatnego. Świece trzeba jakoś rozgrzać. Hmm.
od czego to służy? Znaczy widzę, że się rozszerza i... Może to... Czekajcie, spróbuję to podnieść. Niepotrzebnie wyszłam. Chcę tam wrócić. Może tam jeszcze raz spróbuję. Jakie są czynniki rozwoju regionalnego? Budżet. Dobry budżet to jest rozwój regionalny. Handel. I inne. No, teraz użyj. Niemożliwe. A teraz? W ogóle nie da się teraz wsadzić jej. Nie da się jej wsadzić, jak jest tutaj zaciśnięte. Tutaj będzie wchodziła... Tutaj mogłabym zrobić... Patrzcie. Nic. Coś... To nie działa. To nie działa. Potrzebuję roztopić coś ze świecą. Muszę zrobić jeszcze. Właśnie nie za bardzo umiem. Może tak, obejrzę... Może te świece trzeba umieć rozpiąć. Świece Yukoli. Wykonane z domowego wosku. Z ucha? Świece Yukoli. Wykonane z domowego wosku. Nie mogę otworzyć ekwipunku. Nie mogę otworzyć ekwipunku, żeby po... No ten nóż jeszcze. Obejrzyjmy ten nóż może. No co by, no to to zwykły nożyk, nie? Nóż sprawdzi się jako śrubokręt lub dźwignia. No, słyszeliście? A nie jako twór do przyrządzania tych pieczątek. Po co mi to dali? Może to na tym nóż użyję? Nie da się. Sprawdź klawisze w ustawieniach. W sumie tak zrobię. Sterowanie. Jeszcze raz. Sterowanie. Opcje. Sterowanie. Kamerka. Czynności kontekstowe. Wstecz. Ekwipunek. Przyśpiesz myśli. Pauza. Nawigacja. Ruch. Wyświetlanie. No to nic tutaj. Tyle. No. Nie ma większego skomplikowania w ruchu. Potrzebuję coś zrobić jeszcze pod... Gdzieś było takie do robienia figurek może. Dobra, pójdę tam koło tych kalmarów jeszcze. Bardzo, panna Kate. A ja wiem, może tutaj też trzeba tę. Nie, to już zrobione. To nie zadziałało. Dziękuję, że ocalić strusie. Proszę. Coś muszę zrobić ze świecą. Coś trzeba zrobić ze świecą. Przydałoby się ją jakoś... Bo... Nie chcę go głaskać. Dzień dobry. Łaska, nie łaska już odpowiedzieć. Jeszcze raz pójdę tutaj, tej kanciapki. A ty świec nie można odpalić od czegoś, no właśnie to jest... Tu mam taki palniczek. Jaki ładny wzór. Jaki ładny wzorek. Wytnij. Nie, świece też nie. Tu nie ma opcji. U starej baby jest garnek jeszcze. Ale tam chyba też nie działało. A za takie komentarze to idzie timeout. Idzie. W ogóle to dam ci pana przez przypadek. Zbójmy, możemy zmienić na timeouta. Bo mi się miski liknęło, mi się. Albo jakiś inny moderator. Proszę, proszę. Dobra, przejdźmy tam. Może tutaj. Ale to co?
Bo tutaj do pieca nie mogę nic wrzucić. Cienki spój. Już. Popatrzmy, może te świece jakoś da się dać gdzieś. Może Sowa coś z tym zrobi, użyj. Na Sowie mogę używać? Sowa może coś działać. A, bo przez nią będę chyba informacje przesyłać. A tutaj? Chciałam... Nie da się użyć na tym w ogóle. Co za dziwny zapach. Coś gotuje tam, pichci sobie. Kurde! Na bank coś ze świecą jest, bo z czym innym. Nie. Witam, młoda damo. Witam. Dobra, bo panowie, my tu mamy jeden mały problem. A mianowicie... Problem jest... O co to? Co za przepiękny chaos. Ech, to nie, nie to, co sklepy w Nowym Jorku. Jeszcze Sowa świecami nakręca. Wpadnij do tawerny. Mamy najlepsze żarcie. Spoko. Nie to mnie interesuje. Cudem uniknąć katastrofa z wodą strusi. O, ty dziękuję, coś wypalasz. Panna Kate. Nie mógłbyś mi troszkę świeczki tak stopić? Ten karzełek na pewno coś szykuje. Tuk, tuk. Szykuje dla ciebie wpierdziel. A ci? Panna Kate znajdzie tu wszystko, czego poszukuje. No właśnie, panna Kate szuka i nie widzi. Handel iść słabo. Władze stać się nam wrogie. To coś musi być tam. No bo... Albo tutaj? Nie da się tego użyć w ogóle. Jukolski rzemieślnik robi pewnie tuziny takich figurek. Coś poszło nie tak. Mamy prawie całą pieczątkę. Tyle, że prawie robi wielką różnicę. Obczajacie. A nie za bardzo jest, kto mógłby mi pomóc. Ogromne strusie potrzebują uwaga. Dużo, ten tu dużo. Sprząta. Dużo, dużo uwaga. Ale po co mi dali tam do tych pieczątek dostęp? Bo ci ludzie może będą mieli ognia. Przy tym miechu kowalskim nie da się wytopić. No właśnie, coś nie za bardzo. Nie da się w ogóle użyć tego. Tu też mamy tylko jedno miejsce, gdzie... Widzicie tam, gdzie są te kropki? Po sufitach też się rozejrzeliśmy, nic nie ma. Tu w ogóle nie mogę użyć na tych pieczątkach. Tej nie da się wziąć. Pieczątki. Oczywiście żadna nie jest właściwa. Tu tak niewiele mnie dzieli. Nic z tego. Bez szans. Spróbujmy czegoś innego. Niemożliwe. Niemożliwe. Może tutaj da się wsadzić to? To nie działa. To nie działa. Coś się nie zgadza. Tutaj? Nic. Spróbujmy czegoś innego. Nic. Na skórze odciśnięty jest znak. Spróbujmy czegoś innego. Może najpierw trzeba... Nie, no nie da się położyć w ogóle tego... Jeszcze raz do ekwipunku przejdźmy. Tu obejrzyjmy może. Najwyraźniej na przepustce musi widnieć oficjalna pieczątka Walsemboru, by ją zaakceptowano. No wow. Wstecz. Jeszcze raz to poglądamy. Nie wiem, jakbym... Nie mam jak to wyciąć, zalać czymś. Mogę to tylko położyć w zasadzie. Nic z tego. A czekajcie, to zdejmę. Mogę tutaj użyć
samotka tą bez tej tkaniny. Niemożliwe. Niemożliwe. Muszę użyć tego. Spróbujmy czegoś innego. Czekajcie. Nagle z... W tym miejscu chciałam zrobić to. To nie działa. Ale to nie działa. Ale to już działa. Nie da się użyć. Mogę to tylko zamknąć. Ale no co, wracam do punktu, w którym byłam przed chwilą. A ta lampa, no co, lampa nie działa. Cholera, piec stoi gorący, a to nic nie może zadziałać. Pieczątki. Oczywiście żadna nie jest właściwa. Coś się nie zgadza. Ja czy spróbuję to gówno otworzyć? To na górze próbuję. Spróbuję otworzyć. No co? Aha, to było już w górze. To czekajcie. Wyszło mi się. Niechcący. Może tak? To nie działa. Działa. Bez szans. Bez szans. Bez łez, trzeba przeżyć tę noc, bez łez. Ja. To tak. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Nie, to trzeba rozewrzeć. To nie chce się tam nic wcisnąć. Nie, nie mogę tego zrobić. Znowu wyszłam. Mogę wsadzić inną pieczątkę. Znaczy, ogólnie jakoś trzeba zdjąć wzór z pieczątki. Może... Dobra, wiecie co? Ja wezmę dokument jeszcze. Może ten dokument tu przeszkadza na razie. Ja go wezmę. Wezmę dokument. Chciałabym... Bez dokumentu spróbować, bo wtedy się zabarwi się, nie? Coś się nie zgadza. Jak to tak, bez łez, nawet jeśli nie uda się. Nie będzie mi nic, bez łez, nawet to tak, bez łez, nawet jeśli nie uda się. Nie będzie. Użyj. Spróbujmy czegoś innego. Nie! A tym na dole? Nic. To musi tak jakoś zadziałać. To musi jakoś tak zadziałać. Ja tu muszę coś tu właśnie tu. To nie działa. To nie działa. Bez szans. Bez szans. Nic z tego. Pasuje. Nie będzie mi nic. Bez łez, nawet się... Zanurzyło się w tym? To w ogóle się tam... Może nożem, jak dźwignię, trzeba otworzyć. Tu w ogóle się nic nie da zadziałać. Tantara, nie będzie mi nic. Bez łez nawet się... To w ogóle tam nie dotyka.
Bez sensu. To na pewno tutaj dotąd dobrze zrobiłam. Tylko... masz młotek? Nie mam. Mam nóż. Ciastko już położone. To była gąbka. O, tutaj. To jest gąbka, w tym miejscu. Gąbka z atramentem. Tutaj ciach. Położyliśmy. I to musi... tutaj, tylko że tutaj widzicie, są takie zęby, które się rusza. Widzicie? Rozszerza, zacieśnia. I doros... i tutaj powinno wstawić się... świecę. Albo pieczątkę. Ale nie działa. Bo ja powinnam jakoś ten wzór z tej ściągnąć. Wiecie co, zabiorę to wszystko jeszcze raz ze sobą. Bo to nie jest łatwa sprawa. Te dokumenty z sobą zabiorę jeszcze. Ciekawe, czy mi zabierze przepustkę, jak dam bez pieczątki. Podłóż gąbkę, zanurz pieczątkę, odsuń gąbkę i ciach w dół. Jak to? Ale to nie sięga. No czekajcie. To jeszcze raz. Zrobię tak. Ciach. Dodam. Ja to chyba rozkminiam niepotrzebnie za dużo. Jeszcze raz. To ciach. Coś się nie zgadza. Użyj. Zamknij. Jedno. Zamknij. Drugie. Podnieś to do góry. Ciach. Podłóż gąbkę. Podłóż gąbkę. Wysuń zęby. Gąbka. Gąbka jest. Zanurzona. Do góry. Zabierz gąbkę. I teraz ciach do dołu, ale to nie pójdzie. Nawet nie dotknęło. Widzicie? Tutaj. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Brakuje mi sprzętu. Z ziemniakiem rzeczywiście byłoby szybciej. Też mi tak wydaje. Moglibyśmy zrobić pieczątkę za pomocą ziemniaka. Co za uparta. Nie da się położyć pod kartkę? Jest podłożona pod kartkę tamta ta. Ogólnie, bo my tam powinniśmy powielić ten wzór. No pieczątka jest w idealnym miejscu. Dobra, słuchajcie, łapka w górę, jeżeli podobał wam się odcinek, łapka w dół. Coś wam niestety się nie spodobało, bo na przykład za wolno graliśmy. Za wolny gameplay, za wolny. I komentarz, że oczywiście bardzo przyjemnie spędziliście czas razem na Twitchu i na YouTubie. Dzięki za obejrzenie odcinka.